We wtorek o 17 w całej Polsce rozbrzmiały syreny alarmowe. Godzina W to chwila, w której zatrzymując się i milknąc, na moment czcimy pamięć powstańców warszawskich, pamięć żołnierzy AK. W 73. rocznicę najkrwawszego zrywu Polaków nad Suwałkami także słychać było dźwięk syren i tylko tyle. W sercu naszego miasta w zasadzie nikt nie przystanął, nikt też zapewne nie powędrował myślą do bohaterów powstania. Chlubny wyjątek to reprezentacja harcerzy z Chówca ZHP imienia Tadeusza Lutostańskiego, którzy pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy Suwalskiego Obwodu Armii Krajowej zebrali się na apelu i zapalili znicze oraz mała dziewczynka z opiekunem ustawiająca światełko pamięci. Za nadesłane zdjęcia dziękujemy panu Krzysztofowi Masłowskiemu.